nowego roku. Jestem już na rozładunku. Jest chwilę po 8. Panowie sprawnie się wzięli, rozładowują to wszystko w big bagi. No myślę, że za 2-2,5 godziny będę rozładowany i będę się udawał w kierunku hełma, jeszcze po drodze zabiorę pewnie piasek. Rozładunek. Bezpośrednio z naczepy do big bagów przez żmijkę. Więcej się w tym tygodniu pewnie nic nie wydarzy, chyba że będę wyładował jeszcze zboże do portu, ale nie wiem, bo ta awaria, czy oni tam to wszystko podociągają. Tu jest piękny wyjazd, za każdym razem jest to samo, jeździ się po krzakach. Kurde, wystarczyłoby to podciąć troszeczkę, odrobinę. Teraz tak, muszę zobaczyć, czy tam się zmieszczę, bo zaraz wam pokażę. Piękny wyjazd. Przejdę spokojnie. Ale w lusterku to tak nie za ciekawie wygląda. Styk. Dobra, 20 cm do pasu, nawet niecałe. Po chodniku, po krawędzi. Rzuta rozładowana do big bagów. 2 godziny 12 minut ze sprzątaniem naczepy, załatwieniem dokumentów, także dobry czas. Teraz na spokojnie turlam się, mam tu za 30 km odjazdu. Zabieram piach do domu. Będę ładował gdzieś tam. Także zaczynam zawsze schematem, że zakładam rękawice, żeby się nie pobrudzić. Jeden pas odbezpieczony, drugi pas. Z tyłu mamy takie gumy, które trzymają plandekę. To zawsze zakładam, bo gdzieś się zaczepia o te śruby. Później muszę schodzić. Także już nauczony doświadczeniem robię to wcześniej, żeby nie chodzić. Chociaż czasami tak się zawiesi, tak gdzieś zawieje, gdzieś podwieje. Odbezpieczamy te gumy tak samo. Dziś zestaw jest dosyć brudny, bo już po miesiącu pracy tak to wygląda. Chociaż samochód to myłem chyba 2 tygodnie temu i też nie najlepiej wygląda. Niestety jesień, deszcz robi swoje. No i co? I tyle roboty naszej. Przy ładowaniu trzeba pamiętać o tych belkach, żeby operatorowi powiedzieć, bo widzicie, jak później belki wyglądają. Przy wyjazdach na takie wagi też trzeba uważać, żeby gdzieś dobrze poprowadzić się. Tu jest elegancko, bo na wprost wjazd, ale czasami u gospodarza jest tak waga u mnie umiejscowiona, że no, jest niebezpiecznie. Zaraz się zielone światło zapali, znaczy, że będę mógł zjeżdżać. I jest zielone światło, jest zetknę na wagę 14460. 25 ton z kawałkiem starczy. Wracając do czystości zestawu, czasami
wozimy żwir, czasami cement, piach. Wszystko zależy od sezonu. Teraz wiadomo, będzie ciężko żwir wozić w zimie, jak będą mrozy, no bo będzie zamarzać, nikt nie będzie tego kuł. Dlatego się wozi zboża i jakieś śruty, jakieś materiały sypkie, które nie zamarzają. A wyobraźcie sobie, ile razy umyłem zestaw, no albo deszcz, albo przyjechałem na żwirownię, na żwirowni breja taka, że zestaw jeszcze gorzej wyglądał niż przed umyciem. No i czasami jest to denerwujące, no ale no nic z tym nie zrobimy. Są takie warunki, a nie inne na kopalniach. Także tak to wygląda. Tutaj jest dzisiaj elegancko. Bywało gorzej, bywało lepiej, ale z reguły ja nie narzekam. Biorę to, jakie jest. Przecież nie mam na to wpływu, no to czym mam się przejmować? Minuty później jestem załadowany. Takie załadunki, takie rozładunki to jest coś pięknego dla kierowcy. Wniosek jest mój taki, no
trzeba trenować cierpliwość i praktycznie nigdy nie jest tak, jakby się chciało. Warto o tym pamiętać. Nie wiem, jak będzie z załadunkiem, czy jutro będę się ładował, bo to jest jeszcze nieokreślone. Czy w poniedziałek, zobaczymy. W następnym odcinku pokażę Wam coś związanego z moim hobby. Coś, co lubię robić. I to mnie odstresowuje, to mi daje moc na działanie w pracy, także i w życiu. Mam nadzieję, że będziesz oglądał następny odcinek, bądź oglądała. Zapraszam Cię serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze w tym tygodniu jadę się załadować pszenicą i później ruszam do portu. Tym razem na odmiany jadę do Gdyni, a później do Gdańska. Także na tą chwilę jestem jeszcze w hełmie, ale udaję się w kierunku Hrubieszowa i tam gdzieś w okolicy Hrubieszowa mam ładować pszenicę. Jestem już na załadunku, ładuję się, warunki są spartańskie. Niestety wiatr jest w stronę pojazdu. Szyby całe zakurzone, już nie wspomnę o samochodzie, także no. Moje mycie. Czwartek, na nic się zdaje. Jestem załadowany, wracam na bazę, 1,5 godzinki będę, no i trochę jeszcze weekendu zaliczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten do końca. Proszę, udostępnij ten film znajomym, lajkuj, komentuj, no i oczywiście subskrybuj. Do zobaczenia na trasie.